Rozpocznij już nagrywanie. Siala. To jest intro. Intro jest teraz. Teraz takie z kodem plaga na G2A 3% zwrotu. Taki wielki napis się pojawił. Wyobraźcie sobie, bo prawdopodobnie nie będzie montażu tego odcinka, albo będzie bardzo mały, bo pewnie sam go zmontuję, bo wiecie, że jest, wiecie, które jest, jeszcze 9 nie ma, rozumiecie? Tak wcześnie dzisiaj wstałem. Wstałem dzisiaj o 6.30. O 6.30! Bardzo długo siedziałem teraz i próbowałem zainstalować moda nowego do moich ulubionych Simsów. Juhu! Simsy! Mam takiego moda, że mam ten, adoptowałem 2 dzieci, ale to nie są normalne dzieci. To nie są normalne dzieci. Będziecie zachwyceni na pewno. Będziecie zachwyceni, jak się dowiecie, co to za jakiś typo mi chodzi po domu. Czy to nie jest niania? Halo! To jest Dominika, a to jest Alicja. Dominika, bierz go! Dawaj gnoja! Jedziesz z nim! To jest chyba ich niania, wiecie? W ogóle moje dziecko śpi na tym, na chodniku. Jedziesz! Woohoo! Dawaj! Go, 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 go. Patrzcie, jak idzie po niego. Chodź tu, gnoju. Dorwę cię. Dawaj go, dawaj. Jej, juhu. Tak, brawo, moje dziecko. Juhu. Aha. Duch się wystraszył. O nie, śmierć też się wystraszyła. Znaczy, to jest duch śmierci. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w poprzednich odcinkach zabiłem kilka śmierciów. I teraz duchy śmierci wchodzą po moim domu. Przyszedł prawdziwy śmierciu. Brawo, juhu! Świetne dziecko z ciebie. Teraz się umyj trochę. Potrafisz się umyć w ogóle? W ogóle, bo dwa mody są. A, to nie działa. A to działa. Wow! Wow, ale fajnie! Co ty? Co? Diaboliczne dzieci to są, one sobie mogą normalnie deszcz przyzywać. Dobra, goście, idziemy na wycieczkę. Jak zabiliśmy już nianie, to możemy stąd wyjść. A nie, nie możemy, bo musimy poczekać, że zawinie ciało z domu. No, zawijaj te ciało. Gościu, nie mamy na to czasu. Chyba muszę nową nianię zatrudnić. W ogóle tamte dziecko dalej śpi na chodniku. Mógłbyś już wstać. O, telefon dzwoni. Małe dzieci nie posiadają telefonów. No shit, Sherlock. Co to? Ojej, zadzwonili, żeby mi poinformować, że moja niania nie żyje. No shit. Moje dziecko zamordowało nianię. Dobra, mam pomysł. Patrzcie. Robimy coś takiego, że idziemy teraz do archiwum wierzbowej z Zatoczce na wycieczkę. Na wycieczkę z dzieciami. A czy ona zabierze oba dzieci ze sobą? Jakby miała nie wziąć, to zaznaczy, żeby wzięła. Bo może się okazać, że się zostawi w domu. Wcale bym się nie zdziwił. Ostatnio zaadoptowałem jedno dziecko, no nie? I jak się je adoptuje, to trzeba jechać do miasta i odebrać to dziecko, no nie? No i coś nie działało, w sensie nie miało możliwości zabijania ludzi. Mówię, coś jest nie tak. Dlatego pojechałem po drugie dziecko. I ta kretynka zostawiła pierwsze dziecko w domu same, nie? I to pierwsze dziecko same w domu było i... A drugie ten... Po drugie poszła. Weź, musisz się przebrać, bo wyglądasz mało diabolicznie. Świetnie. Moje dziecko. Dobrze. Teraz ty. To jest mój ulubiony dzieciak. Bo jest rudy. Bo jest rudy, ma kucę po bokach, wygląda bardziej diabolicznie niż ten tutaj. Ten to jest cienki bolo. W sumie jakby jeden drugiego mógł zabić, ten go zabił. Można? Możesz go pobić? Nie możesz. A możesz go zabić albo podpalić? Podłe? O, możesz być jego kolegą w przestępstwie. Oczywiście, że tak. Dobrze. Skoro jesteśmy w publicznym miejscu, proponuję zrobić coś takiego, że... Ej ty, gościu, chodź tu. Usiądź tutaj, podejdź tutaj razem, usiądź razem. A co to takiego? A co to takiego? W ogóle nie ma ludzi w tym przybytku. Halo, gdzie są ludzie? O, stój, bo strzelam. Podpal. Halo, przepani, czaruj ją. Dawaj, Dominika, dawaj.
I chyba nie zdąży dobiec w ogóle. Bezużyteczna jesteś. Strasznie, strasznie długo ci schodzi, żeby kogoś podpalić. Ja chyba... Ojeju. O, przyszli ludzie, chodź. Dobra. To zrobimy podwójne... Podwójne zabójstwo. Ty podpalisz jego, a ty podpalisz Rudą. Dawaj. Będzie fajnie w tej bibliotece na pewno. Wow! Juhu, patrz, dziecko idzie się stąd bawić. Co ono może ode mnie chcieć? Jest rude jak ja, czyli też nie ma duszy. To jest najlepszy dzieciak ever. Brawo, patrzcie, brawo. Juhu, ale fajnie. Świetna zabawa dla całej rodziny. Gdzie są strażacy? Gdzie są strażacy? Dobrze. Weź pochwal dziecko swoje, czy coś tam. Dobra, pochwal, tak. Pochwal je. Przestań się denerwować ogniem, przecież tu nic się nie dzieje. Nikt poza nią się nie pali. Dopóki nie podejdzie nasz mały Dominika, nasza mała. Puf! Już załatwione! Juchu, teraz palicie się razem, jak jest fajnie! Dużo fajniej zajmować się ulubionymi rzeczami razem z przyjaciółmi. Tak, podpalamy ludzi. Juhu! Juhu! Weź tego załatw, bo już mnie denerwuje. Ty załatw tego. Dawaj. Tak, starczę. Jest, mordujmy się. Oj, uciekł ten jeden. Nie wiem dlaczego. Już no mamy się prawie rzuciła. Dobra, zostaw tego, chodź po tego. O, tamten właśnie zmordowany. Oj, oj, ale mi przykro. Oj, oj. Jak to się stało? No chyba policja nie zamknie dziecka w więzieniu, prawda? Jo, już mamy dwa trupy. I dawaj tego trupa szybko. Tu, szybko. Tak. O, ten też umiera. O nie. Ale smutek. O nie, co się dzieje? Biedni ludzie, zostaw ogień, to nieważne. Nie baw się ogniem, bo się poparzysz. Małe dziecko. Ej, ci ludzie jacyś tacy... Nie, mało... Mało martwi są. Trzeba coś z tym zrobić. Halo, dzieci. Halo. Ej, przestały ludzi bić. Dźgaj ludzi, kurde. Co jest z tobą nie tak? O, mogę wznieść ogień? O, wznieść ogień. A co się podpali wtedy, jak ja tu wzniecam ogień tak po prostu? Przepraszam bardzo, co tu będzie płonęło dzisiaj? Halo? No coś ty zrobił! No nie podpalaj, siostry! Głupia jesteś, czy jaka tam iść podpal? Coś sama siebie podpala? Aha, czyli to tak jest. Aha. Czyli możesz tutaj wzniecać ogień, może coś się podpali wtedy. Chyba nie. Chyba nic tutaj się nie podpali. Niestety. Bardzo mi przykro, ale nie ma co się podpalić. Dobra, weź... Niech oni przestaną panikować, no. Niech zaczną umierać. Jej. Juhu. Ale fajnie. Wow. Zabawa pełną parą. Nie, no te mody są wybitne po prostu. Uwielbiam. Polubiłem Simsy. Naprawdę. Ej, i myślę nad tym, żeby nakręcić odcinek z restauracji, bo otworzyłem restaurację. Znaczy, nie nazwałbym tego restauracją. Kupiłem pole i na polu postawiłem parę mebli i tam ludzie przychodzą zjeść. I płacą jeszcze za to. Mniej więcej tak to wygląda. O, czy to właśnie dziecko puściło bąka? Brawo, dziecko. Brawo. W każdym razie, moglibyśmy kiedyś coś takiego zrobić. Jak macie ochotę, nie ma problemu. Napiszcie w komentarzach. No, o, zaraz kliknę. Wow, ale będzie dużo komentarzy na zdrowie. Dziękuję. Dziękuję. Ej, czy ty możesz sobie poprawić humor też? Więcej opcji, filnic, jest. Strasznie dużo trupów jest tutaj. Czy możesz zabrać ze sobą? Schowaj do wyposażenia. Potrzebujemy tego. I... O, co tu się dzieje, że tak dużo działań jest? Halo. Wariowałaś? Nie zajmuj się dziećmi. Nie masz na to czasu. Czy ja jej anulowałem... Tak, anulowałem jej poprawienie sobie humoru.
Dzieci biedne, halo! Możesz podpalić tego typa, bo już mnie denerwuje? Nie to, to. Tak, podpal. Nie, naprawdę, trzeba podpalić parę osób, bo tutaj oni strasznie, strasznie zaczynają dużo hałasu robić. Tak. Bardzo dużo hałasu robią. Ja pierdzielę, no. Nie dadzą normalnie książek czytać w spokoju, patrzcie. A ten, co się miał palić, to gdzieś zniknął. Ale tamta się pali, jest okej. Biedne dziecię, przestań się przejmować tymi rzeczami. No co ty, opłakujesz ludzi? Bało cię? Weź spal. A, nie możesz spalić śmierci. Szkoda. A możesz ją? Możesz ją spalić? O, tak, juhu. A ty miałeś zbierać rzeczy, czemu ich nie zbierasz? Co z tą babą jest nie tak? Czy ona panikuje, bo się pali? Ojej, już jesteś duża. Poza tym to twoje dzieci podpalają wszystkich dookoła. Garnij dzieci. O, ludzie giną. Ajajaj, ale mi przykro. Jak ja chyba zabiłem z 10 simów na jednym odcinku. O nie. Dobra, przestań panikować, zacznij zbierać, kurde, te ozdoby świąteczne. Chcę mnie mieć. Halo? Bierz się do roboty. Jak mnie to wkurza, no przecież to jest sim, to nie jest randomowa postać, to jest moja postać. Przestań się panikować, no. Ja pierdzielę, kobieto. Weź się w garść. Masz to wszystko sprzątnąć, nam to potrzebne. Musimy cmentarz koło domu postawić. Z czego go zrobimy, jak ty nie chcesz pracować? Do roboty! Muszę na chwilę przerwać szał mordowania. O, zasnęła, co za głupia małpa. Jej, Kusiu! Weź się w garść, kobieto! Chwil nic, szybko! Chcę... No dawaj! Gdzie żona polazła? Nie wiem, co jest tam... Nie wiem, naprawdę, ona chyba spisiowała na punkcie dzieci. Weź, zostaw to dziecko. Nie chcesz rozmawiać z dzieckiem, chcesz? Chcesz wypić miksturę! Nie, zaraz się zdenerwuję, naprawdę! Po co mi te dzieci tutaj były w tej grze? No przecież nie da się normalnie pracować, no łyknij ten napój wreszcie. Nie, wszyscy panikują, no. Przestań, że panikować! Czemu panikujecie? Przecież te dzieci nic nikomu nie zrobiły. Tylko tak wyglądają. Dobra, weź, musicie się umyć, bo ludzie szaleją na wasz widok, jak jesteście całe we krwi. Tak. Dobra, już, spokój. Już, już. Już, już, umyły się. Patrzcie, demoniczne dzieci się umyły. Możecie się ogarnąć? O, teraz się cieszą z dzieci, miło. Weź się obudź. Gdzie jesteś, bajzlu? Musisz znowu na podłodze. Weź, patrz, masz tu napój taki, co ci wszystko odnawia. Napij się go wreszcie. Co, ona nie wypije tego napoju? Halo? Czy ona się zacięła? O, wypiła, no dobra. Dobra, schowaj do wyposażenia, zawijamy się stąd. Dziewczyno, to nie może tak być. Ja, ile ludzi pomordowanych. Dawaj, siup, chowamy, szybko. Nie uda się to chyba. Dawaj, jeszcze dwa. Pyk, pyk. Dobra, załatwione? Dobrze, 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 misja wypełniona, możemy wracać do domu. Ojeju, mordercze dzieci mod, bardzo fajny mod, trzeba go sprawdzać. Tak, jak chcecie więcej odcinków, to łapki w górę i restauracji pamiętajcie, że otworzyłem. Mogę wam ją pokazać kiedyś. Nagrać szybki odcinek, taki 12 minut, jak morduję ludzi w własnej restauracji. Świetna zabawa, naprawdę. Dzięki za oglądanie, cześć.